Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Krótkie Fakty. Subskrybuj nasz kanał, jeśli lubisz tego typu krótkie filmiki z ciekawostkami. Dzisiaj omówimy temat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco trudny, ale naprawdę dotyka nas w codziennym życiu. Mówimy o zjawisku Dopplera. Przez następne kilka minut przyjrzymy się, jak działa i dlaczego karetki brzmią inaczej, gdy odjeżdżają, niż gdy jadą w naszą stronę i gdy nas mijają. Zapewne każdy z nas słyszał to charakterystyczne brzmienie karetki pogotowia, które zmienia się, gdy pojazd przechodzi obok nas. Ale skąd się bierze ten dziwny efekt? Cóż, odpowiada za to zjawisko Dopplera. Ale czym dokładnie jest zjawisko Dopplera? Jest to zmiana częstotliwości fali względem obserwatora, który porusza się względem źródła tej fali. Zostało ono odkryte i opisane w 1842 roku przez austriackiego naukowca Christiana Dopplera. Kiedy karetka jedzie w naszym kierunku, fale dźwięku, które emituje, są ściskane, a my słyszymy dźwięk o wyższej częstotliwości. Gdy jednak karetka przechodzi obok nas i odjeżdża, fale dźwięku są rozciągane, co powoduje obniżenie częstotliwości dźwięku. Dlatego syrena karetki brzmi inaczej, gdy dojeżdża do nas i gdy od nas odjeżdża. Zjawisko Dopplera nie ogranicza się tylko do dźwięku. Może być również zaobserwowane w innych rodzajach fal, takich jak fale elektromagnetyczne. W astronomii na przykład jest to używane do pomiaru prędkości, z jaką gwiazdy i galaktyki oddalają się od nas, co pomaga naukowcom zrozumieć rozszerzanie się wszechświata. Ciekawostką jest, że zjawisko Dopplera jest również wykorzystywane w technologii radarowej do mierzenia prędkości pojazdów, a także w medycynie, na przykład w ultrasonografii Dopplera, która pozwala na ocenę przepływu krwi w naczyniach. Jak widzicie, zjawisko, które na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowane, jest w rzeczywistości wszędzie wokół nas i ma wiele praktycznych zastosowań. Mamy nadzieję, że ten krótki przegląd pomógł Wam zrozumieć, czym jest zjawisko Dopplera i dlaczego karetki brzmią inaczej, gdy odjeżdżają. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobał Ci się, zostaw nam łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmie.